Wybieracie się na długo wyczekiwane wakacje za granicą, oczywiście samolotem. Ale choć technologia lotnicza jest całkiem zaawansowana, 10 km nad ziemią też może nastąpić awaria. Powiedzmy, że samolot, którym lecicie, ma dziurę w kadłubie. Mały otworek to nic strasznego, ponieważ nie uaktywni systemu hermetyzacji. Poważny problem pojawia się, gdy na przykład pęknięta szyba okienna zostanie wyrwana z ramy. Tak duża utrata ciśnienia może spowodować dekompresję całej kabiny pasażerskiej. Gwałtowna dekompresja generuje na tyle dużą siłę, że może wręcz wyssać coś na zewnątrz samolotu, jak choćby bagaż podręczny. Okna w samolocie są okrągłe właśnie po to, aby ciśnienie równomiernie rozchodziło się na ich powierzchni. Stare modele samolotów miały kwadratowe okna. W narożnikach gromadziły się wtedy przeciążenia, co powodowało pęknięcia. Jeszcze bardziej niebezpiecznym skutkiem rozszczelnienia jest ogień na pokładzie. Oczywiście istnieje więcej potencjalnych przyczyn pożaru w samolocie, jak choćby awaria silnika albo spadek ciśnienia paliwa. Gdy płonie silnik, pasażerowie powinni zachować spokój. Samolot będzie leciał w miarę równo, nawet z pojedynczym sprawnym silnikiem. Ba, nowoczesne maszyny projektowane są tak, aby były w stanie przez jakiś czas utrzymać pułap lotu w ogóle bez silników. A w przypadku pożaru pilot będzie się przede wszystkim starał jak najszybciej wylądować. Nieopanowany pożar w kabinie to przerażająca perspektywa. Ale każdy samolot wyposażony jest w odpowiedni sprzęt do gaszenia ognia. Pamiętajcie, załoga pokładowa nie jest tylko po to, aby podawać jedzenie i napoje. Ich głównym zadaniem jest zapewnienie pasażerom bezpieczeństwa. Przechodzą więc gruntowne szkolenie, jak zachować się w sytuacji pożaru. Możecie im pomóc, sprawdzając dokładnie przed wylotem, co zapakowaliście do bagażu podręcznego. Rok 2007. Lot z Nowego Jorku. Wkrótce po starcie pasażerowie zauważyli, że ze schowka bagażowego wydobywa się dym. Pożar wywołało zwarcie baterii litowej. Załoga po paru minutach poradziła sobie z ogniem, ale mimo to zdecydowano się na awaryjne lądowanie. Zagrożeniem są nie tylko baterie. Podobna historia przytrafiła się z podręcznym oczyszczaczem powietrza. Nawet dywanik i pokrywy foteli mogą się zapalić, zwłaszcza jeśli ktoś wyleje na nie na przykład alkohol. Stąd też długaśna lista przedmiotów, których nie wolno zabrać na pokład samolotu. Duże butelki z płynami, magiczne kule, w środku jest alkohol, śnieżne kule, żelowe świeczki i wkładki do butów. A suchy lód, w razie gdyby komuś zachciało się przyrządzać lody na wysokości 10 km? Możecie o tym zapomnieć, to zbyt niebezpieczne. Suchy lód jest łatwopalny, więc nie można go wnosić na pokład bez ograniczeń. Dozwolone jest zabranie 2 kg suchego lodu, ale tylko jeżeli dysponujecie odpowiednią zgodą od przewoźnika. Regulamin niektórych linii lotniczych zabrania pilotom zapuszczania brody, bowiem zarost może utrudniać zakładanie maski tlenowej. W transporcie lotniczym, jeśli nie wiadomo o co chodzi, zazwyczaj chodzi o bezpieczeństwo. Maski tlenowe wypadają z sufitu w razie zmiany ciśnienia. W kabinie sztucznie utrzymywane jest ciśnienie i poziom tlenu, umożliwiający normalne oddychanie. W momencie, gdy następuje rozszczelnienie albo system ulega awarii, dzieje się kilka rzeczy. Przede wszystkim z sufitu opadają maski nazywane gumową dżunglą. Po drugie, pilot natychmiast rozpoczyna manewr schodzenia na niższy pułap. Na odpowiedniej wysokości pilot odwołuje alarm i informuje pasażerów, że można już zdjąć maski. Zapas tlenu w maskach wystarcza zaledwie na kilka minut. Pilot nie musi lądować, wystarczy, że zejdzie na pułap, gdzie można swobodnie oddychać. Pasażerowie nie siedzą zatem w maskach przez resztę lotu. Białe linie pozostawiane na niebie przez samolot to tak zwana smuga kondensacyjna. Składa się ona ze skroplonego dwutlenku węgla oraz wody wydzielanych podczas spalania paliwa. To nic innego jak lekko zanieczyszczona para wodna. Trochę jak miejskie powietrze w zimowy dzień. Powyżej 8 km nad ziemią jest zawsze mroźno, niezależnie od pory roku. Wbrew pozorom, błyskawice nie stanowią dla samolotów zbytniego zagrożenia. Pasażerowie przeważnie nawet nie odczują uderzenia pioruna. Aluminium, które tworzy zewnętrzną warstwę kadłuba, przewodzi prąd elektryczny, ale nie przepuszcza go do środka. Każda maszyna jest gruntownie testowana w specjalnym symulatorze piorunów.
Podczas lotów nocnych światła w kabinie wyłącza się z dwóch podstawowych powodów. Po pierwsze, łatwiej jest wtedy zasnąć, a po drugie, oczy pasażerów dostosowują się do ciemności, co jest niezwykle istotne podczas ewakuacji. Możecie zostać poproszeni o odsunięcie rolety okiennej, aby członkowie załogi pokładowej lepiej widzieli, co dzieje się na zewnątrz i byli w stanie wybrać optymalną trasę ewakuacji. To całkiem normalne, że w samolocie reagujecie bardziej emocjonalnie, na przykład płaczecie albo śmiejecie się, oglądając wyświetlane filmy. Przyczyną podwyższonego stresu oraz histerycznych reakcji jest obniżony poziom tlenu. Bądź co bądź, siedzicie zamknięci w niewielkiej przestrzeni, wysoko w chmurach i daleko od domu. Wasza podświadomość odczuwa niepokój, więc podkręca wasze emocje. Nie powinno was też zaskoczyć, że na pokładzie samolotu doznajecie różnych dziwnych zachcianek. Zdarza się, że na lotnisku kupiliście sobie dużą czekoladę, natomiast w powietrzu nagle nabieracie ochoty na smażonego kurczaka. Dobrze, że podczas lotu zwykle podają kurczaka. Albo rybę. Tak czy siak, w powietrzu czy na ziemi nagły apetyt jest często oznaką pragnienia, więc po prostu weźcie kilka łyków wody. Wiele osób podczas lotu cierpi na ból głowy, zwłaszcza tuż po starcie. To całkowicie normalne, biorąc pod uwagę, że w przeciągu 10 minut pasażer samolotu wspina się wyżej niż szczyt Mount Everest. Rozrzedzone powietrze sprawia, że mniej tlenu dociera do mózgu. Pomaga wtedy żucie gumy albo miękkiego cukierka. W trakcie lotu skóra na dłoniach i twarzy ulega szybkiemu wysuszeniu. Nic dziwnego, skoro przebywacie w tak suchym otoczeniu. Powietrze w samolocie pobierane jest z silnika i wysusza je przechodzenie przez filtry w drodze do kabiny. Pamiętajcie o regularnym piciu wody i zapakujcie sprawdzony krem nawilżający. Zauważycie też zapewne inne nieprzyjemne objawy. Zatkany nos, łaskotanie w gardle, kichanie i kasłanie. Zupełnie jakbyście byli przeziębieni. Ponownie, nie musicie się tym przejmować. Pozostali pasażerowie są w identycznej sytuacji. Przyczyna jest ta sama. Nadmiernie suche powietrze podrażnia nos i gardło. Trzeba to jakoś wytrzymać. Wkrótce po wyjściu z samolotu poczujecie się lepiej. Im niższe ciśnienie, tym większa objętość gazów. Wasz żołądek i jelita podlegają temu prawu fizyki tak jak wszystko inne, to też podróż lotnicza może wywołać okropne wzdęcia. Na szczęście do toalety nie jest daleko. Ale toaleta w samolocie to nie to samo, co domowa świątynia dumania. Kabinę można otworzyć od zewnątrz. Jest to niezbędny środek bezpieczeństwa na wypadek, gdyby osoba w toalecie potrzebowała pomocy i członkowie załogi musieli szybko dostać się do środka. Niski poziom wilgotności osłabia nawet zdolność widzenia w ciemnościach, ponieważ oczy potrzebują świeżego powietrza, aby funkcjonować prawidłowo. Rogówka oka to jedyna część ciała, która nie posiada naczyń krwionośnych, a zamiast tego pobiera tlen bezpośrednio z otoczenia. Suche i ubogie w tlen kabinowe powietrze nie jest zdrowe dla oczu. Dlatego wraz z gumą do żucia warto też zapakować krople nawilżające. Także z tego powodu załoga wyłącza światła w kabinie oraz zaleca pozostawianie otwartych rolet okiennych podczas nocnych startów i lądowań. Chodzi o to, aby w sytuacji awaryjnej oczy pasażerów były jak najlepiej dostosowane do ciemności i suchego powietrza. Podróż samolotem oznacza wielogodzinne siedzenie niemal w bezruchu. Mimo to czujecie zmęczenie, jak po intensywnym treningu. Przyczyną jest, jak się pewnie domyślacie, niedostatek tlenu. Niektórym osobom wręcz drętwieją nogi. Postarajcie się od czasu do czasu przespacerować, aby poprawić krążenie krwi. Jeżeli chodzenie po kabinie nie wchodzi w grę, spróbujcie przynajmniej pomasować sobie nogi, siedząc w fotelu. Krążenie krwi skutecznie wspomaga zginanie i prostowanie palców u dłoni i stóp, ale według mnie najlepiej sprawdzają się skarpetki kompresyjne.